witam was bardzo serdecznie. Vincent z tej strony, portal MMO Vault. Kontynuujemy naszą wędrówkę po Field of Ashford, Plains of Ashford, tak się ta kraina nazywa. Ostatnio zakończyliśmy w tym oto rejonie. Robiliśmy ten punkt widokowy. Teraz z tego waypointu ja już przeszedłem na potrzeby, żeby już was nie katować nudnym elementem filmu. Doszedłem do tego punktu, gdzie zajmiemy się dotarciem do tamtego punktu widokowego. Nie jest to raczej trudny punkt do osiągnięcia. Ścieżkę ładnie widać, także trzeba się udać o tutaj, gdzie biega magiczna Monisia i rozpocząć wdrapywanie się. Nie, to jest jeszcze jednak nie tutaj, jeszcze dalej trzeba się udać. O, dokładnie z tego miejsca należy rozpocząć wędrówkę do tamtego punktu widokowego. Jak widać, największą trudność sprawia po raz kolejny i to dużo osób tak robi, jak gram, to widzę, że osoby szukają wejścia w złym miejscu. Nie są w stanie czasami wydedukować, jak można się do danego punktu dodać, no i przez to tracą czas i energię na niepotrzebne skakanie w miejscu, gdzie jest to absolutnie niemożliwe do wykonania. Dobra, punkt widokowy. To jest bodajże siódmy. Także zostaną nam jeszcze tylko trzy, aby tą krainę wymaksować. No i mam nadzieję, że w tym odcinku, jeżeli w tym odcinku nawet nie skończymy tej mapy na 100%, to kolejny odcinek będzie pewnie króciutki, gdyż to już na pewno nam się uda. Dobra, idziemy do punktu, do waypointa teraz zaznaczyć. Nie będziemy się zajmować tym eventem, który tutaj jest. Nie ma to sensu. Idziemy w tamten rejon, co widać, takie świecące różne rzeczy z przodu. Stamtąd pójdziemy do Skill Challenge, który znajduje się w tamtym rejonie, można powiedzieć, nieco na północ. No i później zostanie nam już tylko południowo-wschodnia część mapy, aby móc powiedzieć, że mamy wszystko na 100% odkryte. Ciekawe, na czym będzie polegał ten skill challenge. Znajduje się on... on się znajduje w ogóle w wodzie. Albo będzie to walka, albo będzie to typowe dotarcie do punktu, a następnie tak jakby skumulowania energii. On jest tutaj. Dobra, tu jest weteran. O kurde, dobra. Fail. Uciekamy. Z weteranem i z dwoma tymi nie mamy absolutnie szans. Ja sobie ewentualnie tylko tego zwykłego wykończę. Chociaż one strasznie, z tego co widzę, regenerują zdrowie. Na pewno mi się nie uda. Dobra. Uciekamy stąd, żeby nie zginąć. Gdyż z weteranem i dwoma pod wodą praktycznie nie da się wygrać. Natomiast poza ich naturalnym środowiskiem jest już dużo łatwiej i skorzystam z okazji, bo widzę, że ktoś zlurował te wszystkie mopki. Także ja sobie teraz dopłynę. Tak, musimy tylko tak jakby odzyskać moc, która znajduje się w tym punkcie. Ktoś tam inny akurat zagrował mopki. Zadanie wykonaliśmy i... No i uciekamy stąd, bo pet mi zaraz ginie. Tamten gościu też akurat wykonał to zadanie, także jak widać nam... Mój pet mocno nam pomógł. Powinien dostać za to nagrodę. I teraz tak, pójdziemy sobie na wschód, do wschodniej granicy. Z racji tego, że tam są punkty orientacyjne do zaznaczenia. A dodatkowo zrobimy takie kółko, gdyż po prawej stronie bodajże nie ma żadnej krainy. Nie ma tam przejścia, to łatwiej będzie ogarnąć fakt, abyśmy nie musieli wracać się później z powodu ominięcia jakiegoś punktu. Tego nie chcemy. Powroty są na ogół nudne, nieudane. Jeszcze tylko dodatkowo denerwują. Dobra, stawiam, że punkt widokowy będzie w tej drewnianej krainie. Ale jednak nie.
Jest tu jakieś serducho za to do wykonania. Musimy z ogrami walczyć. A konkretnie musimy zająć się ich ilością, czy niszcząc ich surowce będziemy w stanie zaliczać to zadanie. Zaraz zobaczymy. Tak, ale niestety mało. Mało punkcików w ten sposób się nabija, także myślę, że głównie będzie trzeba niestety, ale walczyć z ogrami. I to będzie nasze zadanie, na to serduszkowe zadanie. Tutaj mamy punkt orientacyjny, czyli jednak jesteśmy w tej drewnianej chacie, ale ja tu nic nie widzę, żadnych mobów do pokonania. Tu jest ogr pet house i ogr supplies, czyli chyba po prostu ogrów tutaj nie ma, ale trzeba poniszczyć wszystko, co jest z nimi związane. To takie trochę nudne będzie. No dobra, to się tym zajmiemy. Chociaż idzie to jak krew z nosa, można powiedzieć. Poszło szybko, bo były dwa elementy i mi się toporki ładnie odbijały. Dobra, kolejne wbite. Przydałoby tu się więcej graczy. Tak, dokładnie. To jest jednak to, co trzeba robić, czyli niszczyć tylko i wyłącznie te wszystkie surowce. Robimy to sami, także trochę to potrwa. A ja w tym czasie wiem, co zrobię. Ja bym chciał sobie przetestować shortbow. O właśnie. I zobaczymy, jakie shortbow ma umiejętności. Dobra, wyjdziemy na zewnątrz. Tam było trochę więcej tych elementów do zniszczenia. Ogr Territory Mark. Pewnie też trzeba to zdejmować. Dokładnie. Dobra, tu są supplies'y. Squeakener Zephyr, postać strzela aż tak szybko. Mamy strzał również Poisona, strzał z ucieczką, Cripla i typowego headshota. To jednak tutaj Longbow jest ciekawszy. Rock Dog, cóż on będzie miał? No, poza tym obrażenia shortbowa są naprawdę niskie, bo 13 dp obrażeń to jest tyle co nic. Także my z powrotem wracamy do longbowa. No i zaznaczamy te kolejne biedne markery ogrła. Podpalamy. Zadanie jest bardzo nudne. W ogóle mobów tutaj nie ma. Nie wiem, czy to ktoś tutaj wyciął te moby, czy to rzeczywiście tak powinno tutaj być. Ogólnie to jest jedna ciekawa sprawa z Guild Wars. Wykonujemy wszystkie te zadania poboczne, a tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Okej, skauci, których ja już obecnie przeskakuję, ich wypowiedzi, przedstawiają mniej więcej tam, co w danym rejonie się znajduje, jaki jest problem, ale jest to tak płytkie i miałkie, że szczerze mówiąc, Guild Wars 2 według mnie ma najgorzej rozwiązane questy poboczne. No, to są w sumie te eventy, które robimy. Nie wiadomo teraz, czemu ja tych ogrów chcę stąd wykurzyć i tak dalej. Wiem, że wielu osobom to nie będzie przeszkadzało, bo generalnie mają to gdzieś. Tu się liczy tylko wbicie maksymalnego poziomu doświadczenia i to wszystko. Ale nie zmienia to faktu, że nawet gry darmowe, jednak każde to zadanie mocniej lub słabiej mają opisane. Ma to jakiś taki sens. Człowiek wie, czemu idzie i morduje jakieś moby, czy wykonuje jakieś głupie zlecenia. A w Guild Wars tego nie ma i no ja jestem osobiście zaskoczony takim rozwiązaniem. No ale cóż, no nic już się z tym nie zrobi. Trzeba do tego po prostu przywyknąć. Patrząc teraz na szybkość wykonywania tego eventu, to raczej jestem na 100% przekonany, że będą dwa odcinki jeszcze demonstracji w tej
tej krainie, gdyż za wolno to idzie. Nikogo zresztą już tutaj nawet nie ma. Aż dziwnie, taki teren jest całkowicie pusty. Dobra, jeszcze jedną rzecz, ogrów trzeba zniszczyć i... Tu jest jakiś sniper rifle. Czy my z tego możemy strzelać? Nawet jakby nie będziemy przeciągać tutaj zabawy. Będziecie chcieli, to sami sobie sprawdzicie, co tam jest. Ja chcę ten event jak najszybciej wykonać. No i teraz tak, tu jest jeszcze punkt widokowy. Tutaj dokładniej. Także szybko teleportujemy się do waypointa. No i do tego punktu by trzeba było jakoś dotrzeć. On pewnie standardowo będzie na tym wzniesieniu. Innych punktów tutaj chyba nie ma. A nie, tam jest. A właśnie tak się zastanawiałem nad tym, że fajnie będzie poskakać sobie po tej konstrukcji drewnianej. Ale tutaj skakania nawet nie będzie, bo to jest po prostu zwykłe wejście i pewnie będzie przedstawiona ta lokacja. Dokładnie. A więc ósmy punkt widokowy zaliczony. Zostały nam dwa. Również serduszka chyba zostały nam, nie wiem, z dwa albo trzy, może cztery. Zobaczymy. Zobaczymy dokładnie zaraz ile. Trzy serduszka zostały, trzy punkty orientacyjne. I tak jak mówiłem, pójdziemy sobie tu dołem, czyli teraz do tego waypointu, a następnie coraz dalej na... Zginę? Nie. A następnie coraz dalej na południe. Dobra, otoczmy te skały z tej strony. Ludzie obecnie narzekają, że dużo waypointów, co mnie martwi, w wielu krainach jest pobugowanych. Nie chodzi mi o waypointy, chodzi mi o te punkty orientacyjne. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Nie wdrażałem się w ten temat, bo generalnie był to taki topik, nie wiem, może miał 7 czy 8 stron. Ale tam oczywiście standardowo mniej ogarnięte osoby, które nie przyjmują do wiadomości faktu, że Guild Wars 2 to jest gra komputerowa, która jak każda posiada swoje plusy i minusy, a przede wszystkim błędy w grach MMO to jest całkowicie normalna sprawa i nie da się ich uniknąć, bo to jest zawsze jakiś zespół, który ma je eliminować. Niestety te osoby nie dopuszczają tego do myśli, uważają, że Guild Wars 2 jest grą doskonałą. No i przez to wszelka dyskusja to w tym topiku to był jeden wielki hejt na osobę, która zadała po prostu jedno mądre pytanie. Dobra, mamy jakieś zadanie. Jest to związane z podkładaniem pułapek, także obawiam się, że jest to kolejny nudny event. Porozmawiamy z gościem. No tak, no niby można się tutaj trochę też namotałem. Niby można dowiedzieć się, o co chodzi w danym serduszku, po prostu rozmawiając z serduszkową osobą, ale no nadal jest to... Mnie to nie przekonuje, powiem w taki sposób. Tam zbyt płytko jest to wszystko wyjaśnione. Set traps for scale... Czyli chyba te pułapki mamy zakładać, tak. Ale czy one są tu rozłożone? Są. Dobra, zobaczymy, czy jeżeli będziemy mordować te moby, czy również nam będzie zaliczało. Ależ one schodzą, tak. No i jak już wiadomo, że się da ich mordować, bo to jest również wliczane do wykonania tego eventu, to oczywiście będziemy to skrupulatnie robić. Tym bardziej, że są mało odporne na typ obrażeń, które zadaję, bo schodzą w locie, można powiedzieć. Okej, to będzie szybki event wbrew pozorom, także myliłem się mówiąc, że będzie tutaj nudno. Ciekawy tylko, jaki zasięg ma ten event, gdyż powoli mi się kończą tutaj moby. Tam widzę, że jest ich sporo, tu jest jeszcze pułapka.
Im więcej, tym lepiej. Dobra. O, i weteran tutaj jest. Jakże fajnie. Za weterana powinno być więcej punktów. Zobaczymy, czy to jest rzeczywiście prawda. Oj, tak. Dużo więcej punktów nam nabiło. Dobra, tu jest jeszcze scale, a tu już tego z łuku na quickenerze. Chyba nawet nie podejdzie. O, ale regeneruje życie. I to jest minus longbowa. Longbow ma tak długi atak, że moby są w stanie skutecznie wręcz regenerować swoje życie. Z toporami jest to niemożliwe, gdyż topory nakładają tyle kondycji, że nie ma po prostu szans, aby taki mob cokolwiek był w stanie zregenerować. Dobra, podejdźmy, jakieś zbieramy kolejne rzeczy. Nie wiem, do czego one są potrzebne. Out of range. Dobra, tu jest pułapka. O, to już będzie końcóweczka. O, chodź do tego tutaj. Tu się zawsze topór trochę poodbija. Tak, obecnie longbowem chyba mi się dłużej walczy niż tym toporkiem. Nawet teraz sprawdziłem na autoataku, jak długo trwa zabicie takiego moba i jest to proces krótki. O, jeszcze drugi przyszedł, to mnie cieszy. Myślę, że jeżeli za tą pułapkę jeszcze uda mi się aktywować, to w tym momencie event będzie w pełni kompletny. A nie, brakuje jeszcze jednego, ale my tu mamy również skauta, który pokaże nam... Aha, to serducho właśnie teraz wykonujemy. Dobra, nic nowego nam nie pokazał. Tam jest scale, także go jak... Aj, już jest za daleko niestety. To jest to, o czym mówiłem. Każdy event ma swój rejon działania. Dlatego my zaatakujemy o tego. Który się oczywiście zbagował. Ale nie. Już jest ok. Dobra, mamy to wykonane. I myślę, że pójdziemy teraz. Przepłyniemy do tego waypointu. Nie, pójdziemy odkryć ten skrawek mapy. Tam na pewno coś będzie. To jest po drugiej stronie, także popływamy sobie trochę. Bo generalnie brakuje nam jeszcze dwóch serduszek, dwóch waypointów, jednego punktu odniesienia. Jednego skill challenge'a, o dziwo, aha, to wiem którego, i jednego punktu widokowego. O, proszę. Oj, tu jest waypoint. I jest serduszko, mamy mordować separatystów. To już mi się podoba. Jeżeli coś ma w słowie mord, coś ma w nazwie mord, to znaczy, że to jest dobre. I wydaje mi się, że tutaj jest... Tak, jest punkt orientacyjny. Tak myślałem. Czemu ja zaatakowałem tego jednego barana? To nie wiem, ale dobra, idziemy. Separatystów jakiś mamy mordować. Niszczyć ich kopalnie czy miny. Dobra, ja jednak bym chciał się również dostać do tego punktu widokowego i widzę, że tutaj jest ścieżka, która na pewno do niego prowadzi. Takie rzeczy naturalnie nie byłyby tworzone. Schodki, które idealnie nadają się albo do Jumping Challenge, albo właśnie do dostania się do wyższej lokacji. Czy to jest gdzieś tutaj? Tak jest. W takim razie ostatni punkt widokowy w tej lokacji. No i znowu się udało tak, że na koniec krainy najciekawsze tereny. Jakaś fabryka czarów czy kogoś tam. Pewnie na jej terenie mamy do wykonania zadanie. Dobra, czy ja tu mógłbym spaść? Tak, tutaj mogę i nie zginę. I tutaj chyba też. A, dobra, udało się. Okej, okay, serducho jest tam, ale tu niżej jest punkt... odniesienia i są separatyści.
Czyli bardzo dobrze. To sobie z nimi powalczymy. Nawet popatrzcie, jeżeli jest downgrade, mam obecnie 25 poziom doświadczenia. Moby mają 14 poziom, a poziom downgrade'u został ustalony na 13, czyli po prostu też założeniem areny net jest to, aby walczyć z nieco mocniejszymi mobami. Okej, są tutaj również moby na 12 czy 13 poziomie, ale spotkać można również wyższych. To fajnie, gdyż no nie każdy. Ja na przykład nie lubię walczyć z mobami, które są dużo niższe poziomem ode mnie, ale z drugiej strony no też nie lubię takich przeginek, jakie mnie napotkały w Brisbane Mountains, gdzie przyjemność się kończyła ze względu na to, że no zbalansowanie było już kiepskie, naprawdę kiepskie. No i dobra, co my tutaj mamy? Nie widzę tych separatystów nigdzie więcej, jakiś... Tak, tu na pewno już nie będziemy wykonywać tego zadania. Ale to dziwne, bo... To przecież gości od Serducha jest tutaj. Czyli musimy tam się cofnąć i tych separatystów. Jeszcze jacyś więźniowie? Chyba, że to jest w tej fabryce tutaj u góry, którą widzieliśmy. No i tam pójdźmy. To jest również ostatni waypoint, który tutaj się znajduje, dobrze mówię? Tak, ostatni waypoint. Jest tutaj też jakiś obecny event związany ze zdobywaniem części do łodzi podwodnej. Ale powiedzmy, że na razie się tym nie będziemy zajmować. Ale nie, no tutaj zaznaczymy tylko waypoint. I to wszystko, także separatystów tutaj nie widzę. Będziemy musieli poszukać, chyba że tam gdzie byłem, tam jednak było też może jakaś jaskinia czy coś i nie zauważyłem po prostu tego. No nic, mamy waypoint zaznaczony. Tutaj jest również coś do wykonania. A, musimy przetestować jego... jego broń. No dobra, to zobaczymy, co on tutaj stworzył. Ale tak, bo tutaj już czas goni. Zostały nam dwa serducha i jeden skill challenge. Także ja myślę, że żeby coś było wypełnione w następnym odcinku, że teraz zakończymy ten odcinek. W kolejnym zajmiemy się właśnie wykonaniem tych dwóch ostatnich serduszek i to będzie 100% wykonanie tej mapy. Zobaczymy, ile dostaniemy punktów doświadczenia, a przede wszystkim co nas czeka w skrzynce z nagrodą. Jak wiecie, poprzednio czekał na nas jeden wielki shit, którego nawet nie byliśmy w stanie użyć. Także ja, bawiąc się tutaj z tymi różnymi granatami, kończę ten odcinek i do zobaczenia jutro o godzinie 8. Cześć!